Jest pan inicjatorem dyskusji na temat metropolii w Sejmie. Tak się złożyło, że jako pierwszy z posłów w ziemi kujawsko-pomorskiej rozpocząłem dyskusję, uprzedzając tak jakby to, co się dzieje aktualnie w województwie, zajmując stanowisko na temat kształtu przyszłej metropolii województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem zdecydowanym zwolennikiem budowy metropolii w oparciu o dwa wiodące miasta, czyli Toruń i Bydgoszcz, bez wskazania miasta tak jakby centralnego, administracyjnego, ponieważ istotą funkcjonowania metropolii jest równomierny, zrównoważony rozwój całego województwa. Tutaj nie ma miejsca na przepychanki, na bój Torunia czy też Bydgoszczy. No, aktualnie widzimy tutaj bardzo wyraźną ofensywę bydgoską, żeby tak jakby spowodować, że miastem tak jakby pierwszorzędnym ma być Bydgoszcz. No ja tego typu przesłanki odbieram zupełnie inaczej. Dla mnie się liczy województwo, jego zrównoważony rozwój, bez wskazywania, gdzie administracja ma być zlokalizowana, bo z informacji, jakie mam z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, no nie będzie tworów administracyjnych. Może w jakimś bardzo małym zakresie do obsługi, powiedzmy, budżetu, bo o którym zaraz powiem, być może takie stanowiska powstaną, ale to nie będzie coś na zasadzie Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będzie rzesza administracji, rzesza nowych miejsc pracy i jakiś prestiż. Chodzi o to, żebyśmy my, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, bez waśni, bez sporów, mogli faktycznie uczestniczyć w tworzeniu fajnego miejsca, fajnej przestrzeni do tego, żeby się równomiernie rozwijać gospodarczo, społecznie i kulturalnie oraz naukowo. Jeżeli chodzi o taki aspekt już typowo pragmatyczny, zwrócę uwagę na finanse. Wyraźnie w koncepcji zagospodarowania kraju 2030 oraz w planach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mówi się, że pula pieniędzy przeznaczona będzie wyłącznie na miasta metropolitarne. No ja jako grudziądzanin wiem, że Grudziądz nie może mieć ambicji metropolitarnych, ale stanie się jednym z dwóch miast podregionalnych obok Włocławka. Dlatego patrzę na to realnie. Jeżeli Toruń i Bydgoszcz będą miały swoją pulę w ramach puli metropolitarnej, no to dla nas pieniędzy na przykład w ramach regionalnego programu operacyjnego z tej nowej perspektywy 2014-2020 zostanie dla nas. Nie będzie takiej sytuacji, że z tak zwanego jednego kotła będziemy jeść wszyscy. My z Grudziądza, z Włocławka, z Inowrocławia, z Torunia i z Bydgoszczy. Toruń i Bydgoszcz będzie miało swoją pulę, natomiast my będziemy mieli swoją. I wydaje mi się, że jako podregion też zyskamy na nowej sile, nowej wartości, ponieważ będziemy podregionem, który będzie skupiał większe miejscowości wokół Grudziądza. Wszyscy tak strasznie się boją tego centrum, ale czy to jest coś złego? Poza tym my w regionie chyba mamy dosyć dobre tradycje, chociażby sejmik wojewódzki, którym podzielił niejako się między dwoma największymi miastami regionu, czyli Bydgoszczą, Toruniem. Podobnie jest zresztą administracji i nie ma jakichś waśni i takich silnych sporów. Znaczy właśnie są i spory, ponieważ tutaj trzeba spojrzeć na ten aspekt historycznie, to Bydgoszcz jako większe miasto decydowało o tym, w którym mieście ma być zlokalizowany urząd wojewódzki, a w którym mieście urząd marszałkowski. To Bydgoszcz stwierdziła, że my chcemy zatrzymać wojewodę, natomiast w Toruniu niech się stworzy nowa instytucja, powiedzmy, samorządowa, jaką jest marszałek województwa, nie zdając sobie może wtedy sprawy z siły, jakości działania i potencjału, jakie oba... Szczególnie finansowego chyba, prawda? Oczywiście, jakie oba urzędy będą reprezentowały. Jesteśmy na tym etapie, że nie mówimy teraz o administracji, bo nie będziemy tworzyć Urzędu do Spraw Metropolii. Czegoś takiego nie ma, bo wystąpiłem z pytaniem do pana ministra cyfryzacji, pana Boniego, żeby odpowiedział mi na pytanie, czy za utworzeniem metropolii pójdą jakieś dodatkowe etaty, wielkie urzędy. Nie, absolutnie nie ma takiej mowy. Pójdą tylko i pieniądze i lokalne, powiedzmy, jakieś wspólne koncepcje co do rozwoju danego lokalnego rynku. Rynku pracy, rynku gospodarczego, rynku usług medycznych itd.